Szukasz automatyki do swojej bramy? Wybierz taką, którą zamontuje licencjonowany instalator NICE. Dzięki temu uzyskasz profesjonalny dobór siłownika do twojej bramy, autoryzowany montaż, wiarygodny serwis oraz do 5 lat gwarancji. Zaufaj liderowi rynkowemu. Po prostu NICE. Cześć, nazywam się Tomek Klimas, jestem trenerem Stadionu Śląskiego. Jeden z mniejszości tutaj wśród trenerów, nie jestem wychowankiem Stadionu Śląskiego, jestem wychowankiem Grunwaldu Ruda Śląska, którym przebyłem drogę od trampkarza, w zasadzie od dzieciaka aż do seniora. I następnie moje kroki skierowały się ku futsalowi, ku drużynie Gwiazda Ruda Śląska. Z tą drużyną udało mi się zdobyć młodzieżowe mistrzostwo i wicemistrzostwo Polski, po czym dostałem ofertę z drużyny seniorów, z której skorzystałem i z którą później tą swoją karierę w cudzysłowie kontynuowałem. Udało się tam zrobić awans do ekstraklasy i w tej ekstraklasie też dwa sezony pograć. Grunwald to był klub, który był najbliżej mojego miejsca zamieszkania. Stąd zacząłem tam grać w zasadzie, gdy tylko powstał rocznik starszy, gdy został powołany rocznik 87. Poszedłem tam razem z bratem, gdyż nie mogłem się doczekać już grania. Wcześniej wiadomo, jakie to były czasy, całymi dniami człowiek spędzał na podwórku i tam doskonalił swoje umiejętności. Naprawdę mieliśmy bardzo mocny skład. Gdzieś razem z nami był Artur Sobiech, Dariusz Kot, Jacek Hewlik, Paweł Bruleski. Naprawdę fajne nazwiska, które stworzyliśmy taki naprawdę mocny team i też gdzieś razem później, żeśmy robili te młodzieżowe mistrzostwa Polski w futsalu. To też jakby nie myślałem nigdy o zmianie tego klubu, bo warunki, pomimo że klub nie był jakoś dobrze zorganizowany, to jakość poszczególna zawodników była na bardzo dużym poziomie. Gdy przychodziłem się zapisać, trenerem tego rocznika był Marek Pietrek, obecny tutaj trener bramkarzy. Bardzo, bardzo, bardzo fajne podejście, dbał o dużą dyscyplinę wewnątrz grupy, dużo starał się na tamten czas, pomimo tego, że ten klub nie był jakoś super zorganizowany, to bardzo sam wiele dał, żeby ta organizacja się poprawiała, począwszy od ubioru, ortalionów, strojów, bardzo dużo sam próbował nam załatwić, nam dać i to jakby na pewno było na bardzo duży plus trenera, z którym aktualnie tutaj współpracuję. No ja nie miałem ani jakichś warunków fizycznych wybitnych, ani też nie byłem tutaj niskim zawodnikiem. Byłem tak pomiędzy, gdzieś nie było różnicy ani w jedną, ani w drugą stronę. Zaczynałem jako napastnik, jako ofensywny pomocnik, tak stopniowo zjeżdżałem w dół, skrzydłowy. I kończąc tak finalnie na obronie, na środku i na boku obrony, tak to gdzieś tak to przebiegało. Nawet jak grałem z tyłu, to z mocnymi inklinacjami ofensywnymi, bo to zawsze jakby najbardziej mi się podobało i to gdzieś mnie cechowało i uwielbiałem to robić, a znowu gdy w futsalu też, to wiadomo, no to jest już troszkę inna gra i tam gra się wszędzie i tam też odpowiadałem, w zasadzie byłem takim z czterech ustawień w rąbie, tym bocznym najczęściej, później też tym z tyłu, ale tam w zasadzie no, się odpowiada i za bronienie i za strzelanie. Czasem tak człowiek się zastanawia, co by było, gdyby gdzieś ta wiedza, to z czym aktualnie mamy do czynienia, gdyby to było kiedyś dostępne, czy człowiek by się bardziej rozwinął, jakby to wszystko wyglądało, no, ale wiadomo, czasu się już nie wróci. Całkowicie inne podejście, ale też nie ma co mówić. Na tamte czasy to i tak było robione na tyle, na ile mogło być, na ile było wiadomo, na ile było przekonania. No, wszystko poszło do przodu. Rola trenera i cała szerokość tego zawodu
bardzo mocno się zmieniła i, no i jakby nie ma co tutaj z tym nawet dyskutować. Uważam, że jak byłem zawodnikiem, najbardziej mi brakowało percepcji w takich sytuacjach pod mocnym pressingiem i to jakby zostając trenerem, to był mój pierwszy cel, rzecz, na której się chciałem skupić, żeby tym zawodnikom, których trenuję, żeby im tą możliwość dać, żeby ich w to wyposażyć, stąd też będąc trenerem Polish Soccer Skills, koordynatorem, miałem kontakt z trenerami z Hiszpanii, których bardzo mocno o to męczyłem, z którymi bardzo dużo rozmów na ten temat wymieniłem i widząc później, że 10-9-latków można było nauczyć coś, co gdzieś u mnie szwankowało w wieku 20 lat, no było to niesamowite. Przejście do piłki seniorskiej na pewno nie było. Na dużym boisku nie było łatwe. Powiem tak, przechodząc z piłki juniorskiej do seniorskiej, na pewno zderzyłem się troszkę z szybkością gry, z intensywnością. I to jakby Grunwald miał duże tradycje, jeżeli chodzi o zawodników. Wcześniej byli nawet w pierwszej lidze, część zawodników tam dalej została, choćby jak Tomasz Kasprzyk na bardzo wysokim poziomie i gdzieś wchodząc, jakby ja zawsze też byłem mocno niecierpliwy i jakby no, wchodząc od razu się chciało więcej. Wiadomo, początek jako junior musi poczekać na swoją szansę. U mnie to się stało tak, że w związku z tymi sukcesami w futsalu otworzyła się furtka, żeby większą rolę w drużynie pełnić w futsalu, w seniorach gwiazdy i też na to postawiłem i nie żałuję tego. To wyglądało tak, że większość żeśmy trenowali w zasadzie prawie wszyscy w swoich klubach, a dodatkowo jakieś treningi były prowadzone z futsalu. Taki dodatkowy, jeden, dwa treningi poza tymi klubowymi i tak też jakby zebraliśmy się tą taką mocną grupą, którą gdzieś się mocno trzymaliśmy i ten zespół udało się stworzyć, który no tak naprawdę z Rudy Śląskiej zrobił takie sukcesy jak wicemistrzostwo, jak mistrzostwo Polski i no to też później wielu nas otworzyło szansę gry w tym futsalu, w seniorach, w ekstraklasie, naprawdę zmierzenia się z bardzo dużym, z dużą jakością zawodników i to też mi później pozwoliło zostać trenerem i na pewno gdzieś do dziś pewne rzeczy są wspólne, pewne rzeczy można wykorzystywać, zacząć z jednej dyscypliny do drugiej, bo tak naprawdę futsal no, gra czterech zawodników, czyli automatycznie jest to jakby jakiś wycinek tego dużego boiska z piłki seniorskiej. Jeżeli bym miał opisać taki jakby swój największy atut i to na pewno było duża taka jakby jakoś w otwierających podaniach takim grze kombinacyjnej i poprzez to, że futsal jest grą zdecydowanie szybszą, że jest częściej się ma piłkę, ja uwielbiałem mieć piłkę przy nodze i gdzieś jak długo jej nie miałem, no to im mniej miałem, to tym jakby moja gra wyglądała gorzej, więc tu jakby grając w futsalu mogłem tą piłkę mieć częściej, mogłem na większej ilości akcji swoją pieczęć postawić. Mnie zawsze też bardzo mocno jakby trenerka ciągnęła. To były takie jakby dwie drogi, które łączyły się równolegle. I w momencie, w którym zaczęła mi się rozwijać coraz bardziej trenerka, to rozwijać chodzi mi tutaj o to, że będąc w zasadzie w trakcie studiów po trzecim roku, czyli po licencjacie już osiągnąłem pierwszy dyplom, czyli dyplom instruktora, później trenera drugiej klasy, by następnie aktualnie posiadać kurs UEFA. To gdy tylko zdobyłem ten pierwszy kurs, to od razu już dostałem możliwość trenowania. Trenowałem młodszych zawodników, czyli do lat 18, w zasadzie nie tyle młodszych, aż tak dużo od siebie, bo nie były to aż takie super duże różnice, ale no, jakby bardzo zawsze mi się to podobało i zawsze też jakby
chciałem odciskać swoje piętno na, tak jak na drużynie jak grałem, tak i wtedy na zawodnikach jak ich trenowałem. I dodatkowo dołączyłem do projektu Polish Soccer Skills, w którym też bardzo mocno zaczęło się to rozwijać i to był taki okres, w którym też wyjechałem razem ze zwycięzcami Coca-Coli Cup do Mediolanu, między innymi tam Karol Linetti, Maciek Urbańczyk, byliśmy tam, ja ich trenowałem wtedy na tym łącznie, miałem możliwość wspólnych treningów z trenerem Milanu. To na pewno było dla mnie niesamowite przeżycie i też jakby taka szansa rozwoju i na przykład na obozach czy podczas innych zajęć spotykać się z trenerami z młodzieżowych Primera División, z nimi wymieniać swoje refleksje, dopytywać, to mi tak jakby wszystko pokazało, że moja droga jako trenera może być lepsza niż jako zawodnika, bo gdzieś w bardzo młodym wieku miałem możliwość zdobycia takich doświadczeń i przebywania w takich miejscach i w takim towarzystwie. I jakby bardzo mocno mi się to podobało, dlatego też jakby finalnie coraz większe było zmęczenie moje, bo równocześnie studiując, trenując samemu siebie i trenując inne drużynę, no to zmęczenie, no to byłem po prostu w tym momencie trochę przemęczony i uznałem, że trochę tego wszystkiego za dużo i musiałem wybrać jedną drogę. Tak jakby moja decyzja wynikała z tego, że uważam, że mogłem dalej grać na tym poziomie, ale no pewnej poprzeczki bym już nie przeskoczył, to znaczy mogłem być średnim graczem i na tym bazować, ale to wolałem skupić się na trenerce i dążyć do czegoś lepszego, do bycia lepszym i uważam, że to jakby było dobrą decyzją, ale no bardzo też grania mi brakowało. To też przejście z aktywnego trenowania do trenowania innych i brak możliwości grania, co się robiło od dziecka. To było bardzo dla mnie uciążliwe i bardzo mi tego brakowało. To też, gdy tylko się pojawiała jakaś szansa jakiegokolwiek grania ze znajomymi, to od razu z tego korzystałem. Zaczynałem od futsalu, ale bardzo szybko też dostałem rocznik 2006 takich maluszków, to też w Gwieździe, to też bardzo mi się podobało, bo mogłem tych zawodników od początku ukształtować. Tak naprawdę często się mówi i widzi, że dużo ciężej jest wyplenić złe nawyki niż zbudować nowe i tutaj jakby miałem możliwość budowania tych zawodników od samego początku i to też jakby było do mnie bardzo ciekawe i no i wielu z tych zawodników myślę, że zrobiło bardzo duży progres w zasadzie do Akademii Młodych Orłów, było powoływanych 8-9 zawodników z Gwiazdy. To też bardzo, bardzo dobrą pracę udało się tam wykonać i ci zawodnicy teraz grają naprawdę w kilku fajnych klubach i mam nadzieję, że kiedyś będzie o nich głośniej. Tutaj miałem kontakt pierwszy z prezesem Miłkowskim, który po meczu moim ze stadionem, którym z Dawidem Miłkowskim też żyliśmy w dobrych relacjach, ta rywalizacja między nami była zacięta, ale zawsze była fair, zawsze było widać pomysł na grę i jednej i drugiej drużyny. Stąd też spotkałem się z propozycją pracy tutaj. Najważniejsze dla mnie, tak jak wspomniałem wcześniej, to było rozpoczęcie od percepcji. Od percepcji, czyli obserwowania tego, co jest na boisku, odpowiedniego analizowania tego i podejmowania decyzji, podejmowania trafnych decyzji. Większość decyzji na boisku nie jest wykonanych źle ze względu na złe wykonanie techniczne danego elementu, ale ze względu właśnie na percepcję. Piłka jest tak złożona, jest tylu zawodników równocześnie, 22
na boisku i te relacje między nimi, korelacje są ogromne. W zasadzie nie ma w żadnym innym sporcie zespołowym tego w takim stopniu. I to też jakby mi uświadomiło, że to jest najważniejsze, to jest punkt wyjścia, co za tym idzie dalej, to jest współpraca tych zawodników między sobą, organizacja gry w ten sposób, żeby nam uwypuklić nasze największe zalety, a jednocześnie też spowodować problemy naszym ruchem u przeciwnika, ale jednocześnie chciałbym, żeby to jakby wszystko było. Nigdy nie byłem za schematami na boisku, za wprowadzaniem schematów w trening, bo tak jak mówię, piłka jest tak złożona, że nigdy nie ma w zasadzie takiej samej sytuacji ponownie. Zawsze ta sytuacja się delikatnie choćby różni. Wszystko jest uzależnione od tego, jak zachowa się w danej sytuacji przeciwnik, więc to jest cały czas otwarta gra, analiza tego, co się dzieje na boisku. Żeby to analizować, to pierwsze trzeba widzieć, drugie na bazie treningu trzeba być wyposażonym w pewne rzeczy, żeby wiedzieć, jak dane sytuacje można rozwiązać. I trzy, nie chciałbym nigdy zabrać zawodnikom kreatywności, bo to oni są na tym boisku i to oni muszą wybrać, jak chcą daną sytuację rozwiązać, a jeżeli uda mu się rozwiązać w sposób, który sam wymyślił na bazie tego, co zaobserwował, to tym lepiej, bo no, tak to się dzieje, tak robią najlepsi. Trafiłem w stadionie do rocznika 2005. Trener Świat tutaj bardzo dużą cegiełkę od siebie dołożył. Przede wszystkim to, że ta klasa w ogóle powstała. To był taki okres, w którym ta drużyna się tworzyła i to było przejście z piłki 9-osobowej do 11-osobowej. Początkowo ten skład nie był liczny, to też przejście na kolejnych dwóch zawodników, dołożenie i przejście na duże boisko wiązało się z dużymi trudnościami. Trener Świat zadbał o to, by doszło kilku zawodników, m.in. czterech z Mysłowic. I to jakby było początkiem. Ta drużyna była nowa, ta drużyna miała nowych zawodników, dwójka przyszła z Pogoni Ruda Śląska młodszych, rocznika 2006, też do tego zespołu, więc nie było aż tak ten stary trzon, który pozostał, wiadomo, że potrzebował wzmocnień i to tak naprawdę było nowe otwarcie. Nowy trener, trener Sebastian dbał o tą kontynuację, ale no, wszystko się pozmieniało i początek to w zasadzie było konsolidacja tego zespołu, budowanie jakby team spirit, budowanie jedności wewnątrz niej, szukanie liderów, szukanie osób, które w trudnych sytuacjach będą w stanie pociągnąć ten zespół i jednocześnie budowanie, przechodzenie w kierunku gry, której ja bym oczekiwał, więc na pewno ten początek był mocno trudny, ale droga, którą wszyscy wspólnie żeśmy przebyli, to naprawdę jest duża dalej. I tak ten początek był najtrudniejszy. W kupienie to w zasadzie w każdej grupie obowiązuje i tutaj też było. Nie było ono jakieś huczne, ale było, no, ale też część trenerów znałem już wcześniej, także jakby nie miałem tutaj problemu z wejściem do tej grupy. Teraz w zasadzie, gdy musiałem coś na szybko załatwić i nie chciałem wyłączać silnika, musiałem podejść do szkoły, auto zostało na parkingu, poprosiłem jednego zawodnika, żeby w czasie przerwy tam na moment został przy nim, zwrócił uwagę. No, ten moment starał się szybko koordynator Osowski wykorzystać i wychodząc ze szkoły zauważyłem, jak odjeżdża już moim autem, chciał go gdzieś przeparkować, także udało mi się, ale dobry timing zachować i w porę zareagować. Przy każdej możliwej okazji krążą te opowieści, jakie rzeczy się tutaj działy, więc jakby byłem przygotowany na to, ale no nie było to nic groźnego, było to sympatyczne, także
Także nie było tematu, nie było żadnego odwetu w zamian za to, bo też nic się nie wydarzyło. Jestem bardzo zadowolony z tego, co tutaj zostałem w stadionie i ta praca mnie satysfakcjonuje, także póki co koncentruję się na tym, jestem z tego zadowolony, odpowiada mi to, mogę się tutaj realizować. Dodatkowo projekt TK Football, w którym prowadzę treningi indywidualne, prowadzę treningi grupowe, w których właśnie mogę zwrócić dalej uwagę na kilka innych szczegółów, to powoduje, że jestem bardzo mocno zadowolony z tego, w jakim miejscu jestem i tyle.